Cześć tu! I tatuś, siemanko, robocianko! Goldzianko! Dziś drugi odcineczek z Robot Gold. O, teraz ja zacząłem powtarzać, bo to mnie nie powiem, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Słuchajcie, tutaj są mega czaderskie robociki. Jest ich do zebrania aż, momencik, 6. I chciałam jedną ciekawostkę powiedzieć. No. Jak widzieliście ostatni odcinek z robotem, to ten robot miał takie źródło zasilania. I tutaj da się trafić do to źródło złote, ale są inne. Jest, nie wiem, chyba 6 różnych. Będzie nam potrzebna dzisiaj woda. Jednego zrobimy prawie tak, jak podają instrukcje, a drugiego pójdziemy pod prysznic, bo trzeba będzie zmyć z niego, nie wiem, rdze albo coś takiego. Rdze. Powiedzmy, że rdze. Jest tutaj pojemnik, żeby myć w środku. W tym pojemniku jest mało przezroczysty, więc myślę, że go obmyjemy, żebyście widzieli efekt obmycia w szklaneczce. Chyba że nie pójdzie, ale wszystko wytłumaczymy. Dobra, mniej gadania, więcej otwierania. Otwieramy z góry, ale to teraz nie rozrywamy, bo te pudełeczka są cederskie i będziesz mógł sobie w nich trzymać cały osprzęt. Tutaj jest zabezpieczone naklejeczkami. W tym zestawie jest instrukcja od pieczętu. Jest jeden, właśnie w tym obmywamy, nalewamy do tego wodę i wtedy on się obmywa, ale mało będzie widoczne, bo jest niebieskie, więc obmyjemy go w wodzie. Słucham cię. Mamy jeszcze jakąś tajemniczą skrzyneczkę, drugą tajemniczą skrzyneczkę i mamy jeszcze pusteczkę. Pamiętajcie, że my nie mamy jedną szansę na to. Co mieliśmy? Mamy dwie szanse. Dwie szanse. Dzisiaj otworzymy dwa takie duże zestawiki. Patrz, od razu ci mówię, to jest ultra rzadki. To jest ultra rzadki. Dobra, pokaż widzom. Mam nadzieję, że trafimy tego ultra rzadkiego, chociaż nie wiem, czy to jest ultra rzadki. To jest chyba. To nie jest ultra rzadki. Transfer finish to jest ten ultra rzadki, a tu jest pokazane, że się składa z tych części. Tak mi się wydaje. Zobaczymy. Nie, szkoda czasu, synek. Dobra, ogólnie jest 15... Nie, czekaj. Wow. Wstrzymaj konie. Ogólnie... Patrzcie, mamy taką broń. No, do rozwalania wszystkiego. Ogólnie jest 15 leveli przygody, czyli 15 etapów przygody. Dzisiaj nie będziemy w miarę z instrukcją, będziemy starali się sami, ale będziemy lukać. Dobra, na razie leci to na poczek. Tak jak tłumaczyłem. Najpierw zaczynamy od tego i tu nalewamy wodę, mamy dziurki i w tej wodzie on do siebie dochodzi. On wygląda tak, jakby był w złocie, ale to jest niby rdza. I teraz, nalewając tu, z niego schodzi, ale my nie będziemy, ale on chyba tu nie wejdzie. On nam tu nie wejdzie cały. To zrobimy taki pół efektu. Czyli włożymy tu, zobaczymy jak z tego schodzi. Trochę za dużo wody nalałem. Schodzi. Czekajcie. O, widzisz, on się obczyszcza. O Jezu, ile tego? No, ale tu będzie czad. Zobaczcie, jaka fajna się woda robi. Złota woda, ale czad. Zobaczcie, on już jest tutaj po części obmyte, ale jeszcze góra jest nieumyta, więc teraz zrobimy tak, jak powinno być. Włożymy go do pojemniczka i teraz wodę nalewamy. No ale to przecież potem sobie przeleje z powrotem, tak? Dobra, teraz uwaga. Trzeba będzie czyścić, nie szkodzi. Trzeba będzie jeszcze troszkę dolać. Przy okazji wezmę szmateczkę. A ty powiedz, że bo nie powiedzieliśmy ważnej rzeczy. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i din dzwoneczek. Dzwoneczek, tak jest. Dobra, ten stół o nie przejdzie. W końcu jak zaczniemy zarabiać na tym YouTubie, to mami kupimy nowy stół. Albo sobie kupimy stół, nie będziemy mami niszczyć, prawda? Okej, on tam chwilę pracuje, nie wiem czy widzicie. Nie widać, bo jest już... Woda brudna od rdzy. A tam to jest cały robot? Nie, to nie jest cały robot. To jest podstawa robota. Zaraz wszystko zobaczysz. Tylko poczekajcie, jeszcze tu przeczyszczę. No zaraz wszystko, poczekaj. Tu się wycina, poczekaj. Nie bądź torczywy. Okej, wyciągamy. Robocik już jest cały. Tam. Pokażemy widzom, jak woda wygląda? Tak, to wygląda jak kupa. Sam jesteś kupa. I znowu to wygląda jak kupa. To Wygląda, jak się tak przyjrzycie, są takie szampany z takim jakby złotem. Zobaczcie, jak... ale czad! Wow! Zobacz, widzisz? Aha, a myślisz, że to jest do wypicia, czy nie? Nie, myślę, że na pewno nie. Nie pijcie tego, broń Panie Boże. I pamiętajcie, te zabaweczki roboczy są od 3. roku życia dopiero, wiesz? Dobra, odczepiamy teraz. Nie, poczekaj, nie otwiera, jeszcze musimy tego odczepić. Ależ tutaj się nalało, no. Kurka, kurka. Nieprzygotowany byłem na tym powodzie. Dobrze, że drugiego będziemy obmywać pod prysznicem, więc szykajcie. Poczekaj. Dobra. Bierzemy go. A, jego trzeba wyczepić i do tego nam... Tutaj musimy go wyczepić. Bo te, wydaje mi się, że one są... Tak jak otwieraliśmy tego dużego. Dobrze, poczekaj. Zaraz zdejmiemy to, będziemy wycierać. Wydaje mi się, że te roboty... leciały jakimś statkiem kosmicznym i pospadały do nas na ziemię i tak je znajdują na wykopaliskach i dlatego one są pobrudzone i trzeba je poskładać. Tak mi się wydaje, nie znam całej historii. Jak wy znacie, to napiszcie w skrócie historię, jak, skąd się wzięły na ziemi te oto roboty Golds. Ok, teraz bierzemy właśnie oto to urządzenie. Tutaj, Olusiu, wkładasz i musisz go odkręcić, żeby on można było, no. Nie wiem, w którą odkręca się w lewą. Tak się przykręca, a w drugą się odkręca. O, widzisz, odkręcę, bo to jest taka śruba. Musisz odkręcić. No, dawaj. Jest, odkręcony. Mamy podstawy. Chociaż uważam, że podstawa wygląda czadersko. Dla mnie on by dostać mógł tylko nogi i już by był fajnym robotem. Zgadzasz się? Jest miejsce na ładowanie tych robotów. Czyli tak jak my w dużym mieliśmy złote, to tutaj... Zobaczymy, co trafimy. Też możemy mieć złot. Teraz tu macie takie nacięcia, więc używacie do tego piłki i w koło musisz wycinać. Poczekaj, staraj się tak, żeby pokazać, no. Tak, to nie uda mi się. Dasz radę, no i tniesz. Nie tak, piłą się, patrz, poczekaj, Oluś, nic siłowo, pamiętajcie, ruszajcie główeczką i tniemy. Ciach. Widzisz? No, ale w koło, no. O. Ekstra, zaczekaj, dawaj. Ała! Zaciął mnie! Na szczęście to plastik, nic mi się nie stało. Dawaj. Oluś, skup się. Nie, bo piłujesz w złym miejscu. Olusiu, Ponczusiu, zacznij od drugiej, bo zjechałeś na bok i zacząłeś piłować, masz w koło piłować. Weź sobie tu, żeby ci było wygodniej. Dawaj. Olek. No dawaj, tnij. Jest. Ok. Rozpiłowane i tu mamy... Wyciągnij. Tu mamy części do robota. Mamy tak. Nogi. Głowę. Ole, poczekaj, jest zapisane, jak on się nazywa. Tak, mamy, trafiliśmy Goldiator, czyli gladiator prawie. Okej. I teraz musimy, mamy też ramiona, mamy jedną rąsię, czyli piłę. A gdzie jest druga rąsia? Nie ma? Nie było. Nie, no musi być coś. Musi być. Dobra, może gdzieś. To są drugie ramiona. Może jest w tym pudełku też. Zobaczymy. Dobra, składamy. No składaj. Zakładamy głowę. Ale czadzior. Poczekajcie, bo to się trochę... Nie, musisz tutaj... O. No. Dobra. Mamy główkę. Pokaż. No jest w porządelu. Subcio, mamy główeczkę. Teraz zakładamy nóżki może. Nugi? Nugi, fugi. No przecież roboty nie mają nóg, tylko nogi. Dobra. Zastanawiam się, bo on tu ma dwie rączki, a tu mamy w tym zestawie jedną. Czy ciekawe, czy tu jakiś brak? O jest, nie da się. Jak się nie da? Wszystko się da. Proszę bardzo. Ale to trzeba było zrobić na siłę. No akurat to na siłę, ale trzeba było też dobrze wpasować. Teraz składaj jedną rąsię, to będzie jego prawa ręka? Może być. Ale tak, nie tak, tak. Wkładamy? Wkładamy. A może jednak nie. A, bo tutaj jest nacięcie, czyli to musi być tak. Tu tum. To chyba będzie z tej. No i to jest chyba jego ręka. Nie, to nie jest jego ręka, to jest na ramionka. Zobacz. O. Dobra, mamy jedną. Teraz druga. Jak coś macie problem, zawsze można poprosić kogoś o pomoc. Chociaż to jest gumowate, wystarczy dobrze trafić i się układa. Nadal nie mamy tej ręki, nie wiem o co chodzi, bo być może to może być ta ręka. Ale na rysunku jest inna. O, ale cioć już wygląda. Dobra, otwieramy. A to jest ultra rzadki? Nie wiem, czy to jest ultra rzadki. Nie wiem, czy tu są tak zwane ultra rzadkie, bo nie jest nic napisane ultra rzadki. Oprócz takich wielkich zestawów. No to był zawsze jakby złoty. Nie wiem, bo tu jest jeden zaznaczony. Może być, a może być, że ten jest. Nie, to jest ten. Nie wiem, napiszcie mi w komentarzu, nam w sensie, który może być ultra rzadki. Dobra, mniej gadania. Rozpiłowujesz teraz to? No to dawaj, let's go. Czekaj, muszę wbić. Wbij. O Jezu. Daj, kochanie. Wbijacie w miejsce, gdzie jest tutaj takie kółeczko. Tu, o. No widzisz, trudno. Trudno. Patrzę, bo tu jest coś twarde. A, wiem, bo tu jest trudniej, bo tu jest twarda skrzynia. Rozpiłujemy. O, ty, można otworzyć tak. Dobra, ty, czadzior. I mamy skrzynę. Ja idę po robota. Po robota, a nie tym otwieramy? Robotem. Dobra, let's go in the flow, bo szkoda czasu. Nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek i pozdrówcie naszego brata Olka, czyli Radusa, czyli Tobiaszka i mamy naszą, która na 10 tysięcy subów wystąpi z nami w odcinku. Dobra, rozwalamy pierwszą, proszę, dawaj skrzynię. Że w stronę widzów, żeby widzieli, jak się rozpada. Dobra. Oddaj to. No trzymam ci tylko, żeby ci nie spadło. Uwaga. Trzy, mocno. 4. A widzisz. Nie, bo musimy ją odwrotnie, bo tu jest... O nie, zobaczcie, już się rozwaliła. Właśnie, nie widziałeś? Nie wiedziałem, dawaj. 3. Dobrze mu idzie. Dobra, wystarczy, bo znowu będzie... Tak, kolejny piasek, zapomniałem o tym powiedzieć. Dzięki roboty, żółwik, beczka, piąteczka, gubeczka. No też, bo ja myślałem, że to cały ten piasek. Ty myślałeś, ale tak. I tu mamy w tym piasku właśnie oto, czy tu będzie złoty zasilający diament, czy będzie, bo to jest jakby diamentowe z czymś albo z jakąś masą, nie? Zaraz zobaczymy, ale to na końcu. I mamy tak, drugą rękę, czyli dobrze mówiłem, jest druga rąsia, to zamontuj drugą rąsię, postaraj się, tu. Tutaj wysypię ci piasek. Jest jakiś iksik. Nie wiem, cel, żeby wszedł na to robot i można go było zniszczyć, nie mam pojęcia. I kinetyczny piasek, który jest czaderski. Czyli mamy już sporo tego piachu, bo mamy to też... To jest jego tarcza. To jest jego tarcza. Ale nie, to nie jest tarcza, tylko to jest... Jak koparki wyglądają, wiesz jak koparki wyglądają, to on... Ale żeś włożył. O! Teraz. I jest do rozkopywania, bo to są roboty, które tworzą, budują albo niszczą. A ja teraz otwieram. Nie, poczekaj. To najpierw, wiesz co? Sprzątnij to. Tu. Dobra. Olusiu, Ponczusiu, w ogóle jak na razie ci ten zestawik się podoba? Fajny. Fajny, że jest dobra, to czyszczenie. Ale co poczekaj! Ale to nie tak, tylko żeby widzowie widzieli. Poczekaj, sprzątniemy ci tu. Sprzątniemy ten piasek. Tu masz już 2 kubki piasku, a będziesz miał w sumie 3. Będę miał 3. I są 2 X-y. Ciekawe, co te X-y oznaczają, ale to się dowiemy pewnie za jakiś czas. Dobra, uwaga. 4. I wyrzucaj. Aj, mamy taki oto. Ale jakby ze złotym elementem. Poczekaj, ale nie. Poczekaj. A zobaczmy, czy się wkłada. No wkłada się, bo to jest taki sam, kochanie. Widzisz, wkłada się. To fajniej wygląda niż to na przykład. No to lecimy pod prysznic. Olek już czeka pod prysznicem. Ma prysznic w ręku. Tu mamy robota. Nasz pod prysznicem w wannie. Okej, dobra, dawaj. 3, 4, dawaj. Ale przytrzymaj go. Dawaj, czy on się obmywa? Tak, zmywa się, zobaczcie jak to spływa. Ojej. O Jezu! Zobaczcie, jakiś granatowy, taki ciemny, bo tamten był złotawy. No, pokaż Oluś, bo zasłaniasz prysznicem. Ciadzior. Tu jeszcze po boczkach. Chociaż wiem, że na pewno inny. Dobra, dawać. Tutaj idziemy, jeszcze idziemy. Tu. Nie no, na myjni mógłbyś już pracować, ale. Dobra, dawaj. Myślę, że skończone. A teraz pójdę na koniec, bo tak że spadnie. No to poczekaj, chcesz, żeby spadł? Aha. Uwaga, poczekajcie. 3, 2, 1. Wow, dobra, lecimy. I wróciliśmy do stołu, żeby co robić? Rozwalać. Już rozwalać, montować tego robota, ale zanim... Dobra, to ty rozwalaj, ale ta skrzyneczka na końcu jest. Najpierw to, bo najpierw robota. Chcesz? Dobra, to ty rozwalaj, a ja w tym czasie poczekaj. Tylko tak to ci odskoczy. Młoteczek. Taty. Uwaga, ja odkręcam, a ty... Ty jak tata. Ty jak tata. Nie, to jest młotek narysowany. Ty. To jest młotek. No dobra, ty. Dobra, ty, rozwalaj, ja tu rozkręcam. O Jezu! Poczekaj, jedno delikatne uderzenie. No, dawaj. Delikatne uderzenie. Poczekaj. Teraz z drugiej strony, bo to się chyba najłatwiej niszczy. Nie no, delikatnie. To teraz weź po bokach. Nie tak, ale tym. Tam. Dobra, uwaga. Ale to się rozwalało. Dobra. Dobra, już. Wydać. Nie, bo będzie do sprzątania. No dobra, rozwalaj. O Jezu! O Jezu, dobra, mamy to. Poczekaj. To tu od razu i tu możesz na środku. Poczekajcie, wezmę ten. Uwaga, poczekaj, Olek robi demolkę. Ale tam, dla widzowa nie sobie robisz. Dawaj, panie rzucone. Dobra, bo już, wystarczy. Młotek jest czaderski, ale to nie na stole, bo porobi ślady, wiesz? I wiesz co, mama? A ty masz kalę na coś innego, tatuś. Masz kalę na kaskę. Dobra, okej. Siadaj. Tu mamy jedną część. Tu są dwie ręce robota w tym zestawie. Tam była jedna tylko, pamiętasz? A to jest chyba od rodarki. No, a nie. Tak, to jest chyba ten. Trafiliśmy tego. Czadzior, i on się zje. Robot Jaws. Albo Jax, nie wiem. To jest to powinien być ukrytki. Dobra, ja tutaj... A, bo już, dobra, tam nie będziemy się teraz bawić, bo szkoda czasu. Teraz. Wyciągnij. Ja wyciągam to, rozrywam. Ja będę już wkładał. On jest fajny, taki cały, lekko przezroczysty. Fajny. Zobaczcie, ten miał takie zwykłe nóżki do chodzenia. A ten ma... bieżnikowe. A i przypomniał mi się, bo ja zapomniałem pod prysznicem, taki grafitowy trochę kolor. Nie? Taki też troszkę metaliczny. Okej. Ja go odkręciłem. To montuj go, synu. Zobaczymy montowanko i na koniec zostaje nam, czy dzisiaj udało nam się trafić złoty element. Ale i tak chyba to jest ultra rzadki, tato. No dobrze, no to od głowy, dawaj. Ale czadzior głowa. Tak, to jest raczej ultra rzadki, tato. Tata. No, słucham cię. Może sprawdzimy. Zrobimy, nie wiem, gdzieś po końcu filmiku cięcie i tak nagramy szybko. Ale co chcesz sprawdzić? No, czy to jest na 100% ultra rzadki? Nieważne to jest, synek. To jest ważne, czy trafisz... Napiszą nam widzowie, tak, ważne, to jest ten ultra rzadki, tak, trafiliśmy ultra rzadkiego. Jeżeli ty uważasz, że to jest ultra rzadki, to jest ultra rzadki. Dla ciebie może być, nie, dla innych może być nie ultra rzadki, a dla ciebie będzie ultra rzadki, tak? Ale to na pewno jest, czekaj, bo ja nie mogę tutaj najpierw tą głowę. Trochę jak rekin. No bo to ma być robot rekin. Tak myślisz? Nie, no jest napisane Robot Jaws. A Jaws co znaczy? Nie wiem, tego nie wiem. Ja też nie wiem. Napiszcie w komentarzu Jaws, co znaczy. Na 100% jest ultra rzadki. O, wiesz dlaczego? Po pierwsze jest pierwszy. Po drugie jest... Po drugie się tak wiesz, taki krystaliczny. No jest taki krystaliczny. Ale I po trzecie bardzo fajny wygląda. A ten trochę przypomina Bumblebee. Ale ten jest czadzior, naprawdę. I ma głowę o połowę. To jest ultra rzadki. No, już ultra rzadki, tak. Nie podkreślaj tego, że to jest ultra rzadki. Bo to nie jest najważniejsze. Najważniejsze co jest? Zabawki. No. Nie zabawki, za Zabawa! Sam jesteś Zozo, bo coś tu się mi przekrzywiło, nieważne. Dobra, otwieram. Otwieraj, poczekaj, ale tu, roboty patrzą. I będzie. Tym razem oto taki. I to jest, który z kolejności jest. Ej, to pasuje do niego. To pasuje do niego. Czyli czwarty w kolejności ładunek. No, powiedz. Mieliśmy jeszcze tą strażatką, zobacz. To jest do tego. Okay. To jest do tego na 100%. Tak jest, na 100%. A wiecie, co jest najfajniejsze? Że te roboty możecie zamieniać. Możesz zamienić ręce, nogi, możesz głowy zamienić. Czyli możesz tworzyć tak, jak chcesz. Zobaczmy tylko na przykładzie jednego i spadamy. Dobra, na przykładzie nóg. Zobaczmy, jak wygląda ten. Też spoko. Spoko, loco, muzi, spontan. Ale nie pasuje w sumie kolorowy. Jak nie? Żółty do niebieskiego jak nie pasuje? Zobacz, zmieniłem, albo zasiusiałem się i mam żółte majty. Okej, to żegnając się, wiecie co? Gdzie masz ładunek? Dobra, żegnając się, pożegnamy was tak jak ostatnio, tańcem, połamańcem. Nie złoty już, dobra. Powiem wam, musi być wszystko po jego. Po mamusi to ma, po mamusi. Dobra. Raz. 2, 3. To na razie, Pekazie, trzymajcie się, bo spadamy. Idziemy dalej grać u mamy, a mamy. Idziemy grać w piłeczkę na boiseczku. Bla, bla, bla. Nara, 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 pa, hej, pa.